Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was, kochani, tu z Zakopanego, od Matki Bożej Fatimskiej. Tu z tego miejsca, z którego wyszła idea wielkiej fatimskiej nowenny. Jak wiemy, w ramach tej nowenny w sposób szczególny przypominamy, akcentujemy, byśmy czynem wypełnili to, o co prosiła Maryja. Jednym z niezmiernie ważnych elementów orędzia i wezwania Matki Bożej jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobot miesiąca. Pamiętajmy, w jakim to okolicznościach Maryja mówi o tym nabożeństwie. Kiedy ukazuje realność piekła, pokazuje dzieciom wizję piekła, a więc realność grzechu i potępienia tych, którzy trwają, nie chcą zerwać z grzechem, Maryja pokazuje ratunek. Możemy przyjść z pomocą tym, którzy się pogubili. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca, mówi Maryja. I później w Pontevedra w roku 1925 wyjaśnia ze szczegółami, jaki jest kształt tego nabożeństwa, co to znaczy wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi. Oto mówi, by w pierwszą sobotę miesiąca, przez pięć kolejnych miesięcy, właśnie w ten dzień, jest pierwszy czwartek, pierwszy piątek, również sobota, pierwsza danego miesiąca, Maryja prosi o spowiedź, o komunię świętą, o jedną część różańca i o kwadrans medytacji. A to wszystko, i spowiedź, i komunia, różaniec i medytacja, by była podjęta w intencji wynagradzającej jej niepokalanemu sercu. Zauważcie, moi drodzy, to nie jest schemat nabożeństwa, które sobie wymyślił człowiek, papież, biskup, ktokolwiek z nas. Jest to wezwanie Boga, który przez Maryję, ukazując się w Fatimie, mówi, w jaki sposób możemy nieść ratunek światu. Jeśli człowiek zerwie z grzechem, będzie inny świat. Ale człowiek trwa w grzechu. Stąd Bóg pokazuje drogę ratunku przez wynagrodzenie za tych, którzy nie chcą zerwać z grzechem. I mówi, jeśli ludzie me życzenia spełnią, co się stanie? Rosja się nawróci. Przyjdzie czas pokoju. I nadejdzie czas triumfu niepokalanego serca Maryi. Ale jeśli ludzie nie spełnią życzeń Maryi, to przyjdzie czas głodu, wojen, niesprawiedliwości, cierpienia. Całe narody znikną z powierzchni ziemi. Są to słowa przerażające. Zauważmy, to się dzisiaj dzieje. To oblicze Rosji daje o sobie znać. Dawało od czasów rewolucji październikowej i daje do dziś znać, jakże wielu naszych braci po różnych stronach świata cierpi. Możemy wszystkim im pomóc. Ktoś powie, ale cóż ja mogę zrobić? Właśnie, ludzkimi rękami ja nie mogę nic. Bo to nie w mocy człowieka leży zmiana świata. W mocy Boga leży to, by zmienić świat. I On zaprosił nas do współdziałania. Stąd, moi drodzy, jeszcze raz powtórzmy. Tą drogą przemiany świata, jedną, nie jedyną, jedną z nich jest wynagrodzenie w pięć pierwszych sobot miesiąca. Przez spowiedź, którą możemy odprawić w pierwszą sobotę lub wcześniej. Przez przyjęcie komunii świętej. Moi drodzy, zauważmy, Maryja nie prosi o mszę świętą w intencji wynagradzającej. Ona mówi, by każdy z nas, jeśli praktykuje to nabożeństwo, by w ten dzień, jakim jest pierwsza sobota, przyjął komunię świętą w intencji wynagradzającej jej niepokalanemu sercu. Dalej, by odmówił jedną część różańca. Nie cały różaniec, dzisiaj mamy cztery części, jedną część, to jest różaniec, o który prosi Maryja. I również ten czwarty element, o który wiele osób pyta i mówi, co tak naprawdę ja mam robić, kiedy Maryja mówi o medytacji. Siostra Łucja mówi, że to jest najpiękniejszy element tego nabożeństwa. 15 minut, jak prosi Maryja, porozmyślaj o mojej obecności przy Jezusie, o czym mówią tajemnice różańcowe. A więc pomyśl sobie przez 15 minut, co czuło serce Maryi, kobiety, człowieka, kiedy miało na ręce małe dziecię Jezus. Kiedy Maryja patrzyła, jak Jezus wzrasta, jak się zagubił, jak się odnalazł, jak nauczał, jak cierpiał, jak umiera, jak zmartwychwstaje. Co czuło jej serce? Pomyśl sobie o tym przez 15 minut. W różny sposób. Możemy to odczytać jakiś artykuł pierwszosobotni, który przygotowuje różne wydawnictwa. Możemy odczytać
jakiś fragment z książki, który przybliża nam sytuację obecności Maryi przy Jezusie. Możemy odsłuchać audycji, które z racji pierwszej soboty emitują nabożeństwa pierwszych sobot, przede wszystkim medytację pierwszosobotnią. Możemy sami usiąść w jakimś cichym pomieszczeniu, możemy zajść do świątyni, a przede wszystkim jest to zaproszenie, byśmy tego dnia, jeśli to jest możliwe, byli razem w świątyni. Moi kochani, jest to wielkie zaproszenie i mobilizacja. Kiedy Polska poświęciła się Niepokalanemu Sercu w roku 1946, prymas Polski August Lund wskazał Polsce fatimską drogę ocalenia i wtedy, poświęciwszy się Sercu Niepokalanemu, Polska zaślubowała codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca. Jakże pięknie brzmią słowa z roku 1946, kiedy między innymi wiele wspólnot maryjnych, sodalicje mariańskie, apostolstwo modlitwy kierowały apel, niech wszyscy zwracają się do swoich proboszczów z prośbą o zaprowadzenie pierwszych sobót miesiąca w parafiach. Moi drodzy, jest to wielkie zaproszenie Boga, który skierował ten apel przez Marię w Fatimie. Jest to zaproszenie Kościoła, które przypomina nam pierwsze soboty. Jest to zaproszenie historii naszego narodu, która poświęciwszy się Niepokalanemu Sercu, obiecała, podjęła się trudu, zmagania, by praktykować pierwsze soboty miesiąca. Moi drodzy, w wielu miejscach może nie jest to możliwe, ale to przynajmniej poprawnie mówmy o tym, czym jest nabożeństwo wynagradzające pierwszej soboty miesiąca. Że to jest nie tylko dzień po pierwszym piątku i czwartku, ale to dzień wynagrodzenia, o które prosiła Maryja przez spowiedź, komunię, różaniec i kwadrans medytacji. A najważniejszym elementem tego nabożeństwa, który spaja te wszystkie elementy, to jest intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Moi drodzy, również mówmy o tym nabożeństwie. Apostołujmy, by poprawnie o nim mówić. Zachęcajmy się, mobilizujmy się. Pamiętajmy, że w tylu świątyniach w Polsce jest nabożeństwo pierwszej soboty. Jeśli go nie ma, próbujmy, abyśmy razem podjęli w parafii, jako wspólnota różańcowa, Rycerstwo Niepokalane, Legion Maryi, czy Akcja Katolicka, czy wiele innych wspólnot, które są w Polsce, byśmy razem podjęli ten trud. Ale przede wszystkim nie zapomnijmy, moi drodzy, że to nabożeństwo nie jest sprawowane przez kapłana, a my tylko pobożnie, patrząc na to, co on robi, uczestniczymy biernie w tym nabożeństwie. To jest nabożeństwo, które jest skierowane, apel tego nabożeństwa skierowany jest do mnie, bo to ja się mam wyspowiadać. To ja mam odmówić różaniec. To ja mam przez 15 minut rozmyślać. I to ja mam z wiarą przyjąć Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. A więc to przede wszystkim ode mnie zależy. Nie od innych, czy ktoś to wprowadzi, czy ktoś to podejmie, czy ja to rozpocznę. Ode mnie to zależy. Pomyślcie, moi drodzy. Ten apel kieruje Maryja do każdego z nas. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci, zapanuje pokój i nadejdzie czas triumfu Niepokalanego Serca Maryi, zwycięstwa nad złem. Ma nadejść nowe pokolenie wiernych Bogu, które przez oczyszczenie i wierność Maryi ma się narodzić. Pamiętajcie, moi kochani, nie zapomnijcie o pierwszych sobotach. Bądźcie ich apostołami. I bądźmy razem w ten dzień, jakim jest pierwsza sobota miesiąca, na modlitwie wynagradzającej przy Sercu Maryi. Niech Pan Bóg wam tym wszystkim błogosławi, a Maryja, Niepokalana Matka, wspiera i wyprasza łaski, byśmy byli prawdziwie wiernymi jej apostołami. Szczęść Boże.